Dzień dobry, witam na kanale, ja jestem Deprawy, to jest kolejne spotkanie w serii Różne Różności. W playliście sprawdzarka, bo tutaj najprawdopodobniej umieszczę właśnie tenże film z tejże gry. Jest to Trans-Siberian Railway Simulator, czyli symulator kolei transsyberyjskiej. Studia Pentaku, jeżeli chodzi o producenta, natomiast jeżeli chodzi o wydawnictwo, jest to Playway. Chłopaków, których już bardzo dobrze znamy z różnych przeróżnych twórów, mniej i bardziej poważnych. Jeżeli chodzi o Pentaku, czyli studio, które jest producentem tejże gry, ja osobiście nie miałem do czynienia z żadną ich grą do tej pory, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, chyba że zmienili nazwę. Z tego co patrzyłem, jakie oni gry wydali, to nie wydali jeszcze nic, to będzie ich pierwsza gra, równolegle coś tam też z łowieniem ryb chyba tworzą. Nie wiem, za bardzo łowienie ryb mnie nie interere, natomiast ten symulator kolei transsyberyjskiej już jak najbardziej. Jest to playtest, nie jest to pełna wersja gry. Nawet to w sumie można powiedzieć, że to nawet nie jest demo, tylko jest to playtest, czyli coś jeszcze, co jest nawet przed taką wersją wczesnego dostępu, coś co jest jeszcze przed wersją demo. Na dzień dobry, wita nas tutaj od razu taki komunikat, że jest to niedokończony, niedopracowany produkt, który wymaga pewnych zmian, ulepszeń, optymalizacji. Transport kolejowy, sterowanie lokomotywą są uproszczone, mogą odbiegać od rzeczywistości. Zalecamy grę w trybie przetrwania, ponieważ jest to tryb wiodący gry, który stale jest rozwijany. Dla osób, które nie są zainteresowane mechanikami przetrwania, dostępny jest tryb prosty symulator. Zostaw opinię, zasugeruj nowe funkcje na oficjalnym forum gry na Steam. Jest to miejsce, gdzie społeczność odgrywa kluczową rolę w rozwoju gry oraz poprawie błędów. Pamiętaj, że jesteśmy bardzo małym zespołem i nie zawsze mamy możliwość odpowiadania na twoje wiadomości tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. No tak jak mówiłem, jest to nowe studio, więc... Nie wiem, ile ich tam pracuje nad tą grą, czy jak. Tak czy inaczej, no jest to po prostu nowe studio, nowy wytwór i tyle, no ale zobaczymy co tutaj chłopaki, też chłopaki i panie, bo nie wiem czy są tutaj w zespole jakieś panie, co tutaj nam wymodzi. No cóż, potwierdzamy, od razu lądujemy w menu głównym, tutaj niby wyświetla się demo, aczkolwiek tak jak mówiłem, jest to playtest. Możemy rozpocząć nową grę, czytać, jeżeli chodzi o ustawienia. Ja tutaj coś zmieniałem? Zmieniałem, bo na dzień dobry... Dobra, jeżeli chodzi o dźwięk, tutaj nic nie zmieniałem, można ewentualnie tą muzyczkę trochę przyciszyć. Klawiatura i mysz tutaj również nic nie zmieniałem. Od razu mi się podoba to, że ten playtest jest również w polskiej wersji językowej, bo różnie to bywa. Tu musiałem sobie zmienić na pełny ekran i rozdzielczość ekranu 1920x1080, czyli na 1080p. Zablokowałem klatki na 60. A tak generalnie mam wszystkie tutaj ustawienia na epickie. Nie wiem o co chodzi z tymi kinowymi. Natomiast ja sobie zostawię te epickie. No i tyle, jeżeli chodzi o rozgrywkę. A tutaj nic nie zmieniałem. O, mamy tutaj, możemy sobie dodać od razu z tej pozycji pełną wersję i wersję prolog do listy. Tak jak mówiłem, to jest jeszcze wersja przed demo, przed prologiem, to jest dopiero playtest. No ale cóż, zaczynamy. I mamy tutaj dwa tryby. Przetrwanie, czyli graj z elementami przetrwania, zarządzaj lokomotywą, wykonuj zadania transportowe i misje dla mafii. A bądź tryb symulacyjny, gdzie gramy bez efektów przetrwania, zarządzamy lokomotywą, wykonujemy zadania transportowe. Ale my z racji na to, że jest to kolej transsyberyjska, weźmiemy sobie tryb przetrwania, nazwijmy sobie to test. I jedziemy z koksem.
No i teraz czekamy, jak nam się gierka tu ładnie załaduje. Tam się wczyta. Ja tutaj sobie do pewnego momentu wczoraj pograłem. Ale to tylko, tak jak mówię, do pewnego momentu, bo chciałem zobaczyć, czy ten playtest w ogóle będzie mi działał. Pasażery i żelaznodorożniki. Czasny перевозчик towarzysz Misza przyjęty обратно na grozową linię. Желаем вам приятного и безопасного путешествия. No i dobra, jesteśmy na dworcu gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. No niestety ja cyrylicy nie umiem, więc wam nie powiem, gdzie my jesteśmy do licha. Odjechał przed chwilą jakiś ciapąg osobowy, była nawet zapowiedź, był komunikat na stacji. O, teraz już wiemy, gdzie jesteśmy. Nowosybirsk Zachodni. W lewym dolnym rogu mamy ilość swoich pieniądzów. W prawym dolnym rogu informacje o temperaturze. Mamy minus 29 stopni Celsjusza. W lewym górnym rogu są informacje o mojej postaci. Muszą być one na odpowiednim poziomie. Czyli na przykład, jak mamy głód, to musimy sobie coś zjeść. Jak pragnienie, no to się czegoś napić. Kac, alkohol, to wiadomo. Choroba, hipotermia. Czyli hipotermia, jakby nam będzie zimno, no to tak jak tu pisze, czy też jest napisane, mamy wejść do jakiegoś budynku, ewentualnie załączyć sobie ogrzewanie w pociągu. Czyli taki element Simsów. Mamy iść na zakupy, więc idziemy do sklepu. W zasadzie to ciężko to sklepem nazwać, raczej taki jakiś targ obok stacji, ryneczek Lidla. No i tak, co my tu mamy po kolei? Gość tutaj z jakiegoś czegoś sprzedaje piwko. To co? To kupimy, nie? Ja wiem, to 4. Dobra, będziemy mieli na dłużej. Co ty tu masz, chłopie? Szprotki. Dobra, wezmę sobie, ja wiem. 4 puszki. Ty masz latarkę. Latarka mi się też może przydać, więc sobie wezmę. Piła łańcuchowa, no to może na razie niekoniecznie. Dobra, chłopie, co ty tu masz? Jabłka sobie wezmę ze 2. Ze 2 też takie. Banana, mleko sobie wezmę. Mleka już wiem, że muszę mieć więcej, bo wtedy jak grałem, to wziąłem sobie go troszeczkę za mało. No od ciebie to chyba nic. A tu mam nóż. No dobra, wezmę sobie nóż. Nie wiem jeszcze po co mi, ale sobie wezmę. A ty co masz? Ty masz chleb. Weźmiemy sobie 2 żytnie i 1 pszenny. Dobra. I teraz na przykład sobie zjemy jabłuszko. O, i już nam głód tutaj, że tak powiem, zniknął. Naciśnij I, aby otworzyć duży ekwipunek. Tutaj możemy sobie, to na przykład tak pościągać, poprzekładać to, co nam będzie potrzebne podręcznie, a to, co niekoniecznie. Dobra, na razie sobie tak zostawimy. W niektórych miejscach można kupić broń do polowania i samoobrony. To jest akurat chyba tam w sklepie mafii. Teraz mamy iść do lokomotywy, natomiast ja tu jeszcze w tym sklepie mafii akurat nie byłem. Ja powiem tak, wiem tutaj do momentu, aż uruchomimy tą lokomotywę i nią ruszymy. Do tego momentu wiem plus minus, co się dzieje, no bo właśnie chciałem zobaczyć, jak to wygląda, czy mi się w ogóle gra nagrywa i tak dalej, jak to działa. Natomiast dalej już nie będę wiedział, co się dzieje.
Urywa mi się film w momencie, gdy mamy podpiąć wagony. Towarowe tam chyba są węglarki, o ile dobrze pamiętam. Idź do swojej lokomotywy. Dobra, zaraz pójdę. Nie będę tu robił zakupów u mafii na razie, ale zobaczymy, co oni tu w ogóle mają. No tak, mogłem się domyślić, że to pewno gdzieś będzie na dole. O, tu jest ciepło. Widzicie, hipotermia mi zniknęła. Opuszczenie łagru, tak wejście w zupełnie nowy świat, jednak u nas wszystko pozostaje bez zmian. Tutaj nasze zasady są surowe, a lojalność wobec szefa jest kluczowa. Nie możesz nas zawieść, bo drugiej szansy nie dostaniesz. Dobrze. Amunicja kałaszników. Dobra, chłopaki, dzięki, thank you very much, ale na razie se stąd idę. Idziemy do naszej lokomotywy. Tutaj widzimy, co mi się od razu rzuciło w oczy, jak zacząłem tutaj grać. Zobaczcie, mamy tutaj normalnie, jesteśmy na jakiejś stacji, nie pamiętam, nowo coś tam, Nowosybirsk Zachodni czy kurna coś. Mamy tutaj pracowników stacji. Proszę bardzo, tam te wszyscy ludzie w kamizelkach. Oni tutaj normalnie są interaktywni, w sensie, że oni chodzą tutaj po tej stacji. Udają, że coś robią, bo udają, ale jednak. Także to mi się podoba. Na pierwszy rzut oka też ja nie zauważyłem żadnych problemów z wydajnością gry. Tam niby, wiecie, było napisane, że mogą być jakieś problemy z wydajnością, etc. Natomiast, no ja tutaj akurat problemu z wydajnością nie zauważyłem. O, i my te wagony chyba będziemy akurat podpinać, między którymi tutaj przeskakiwałem. A to jest nasza lokomotywa. Przypomina mi ona Jamnika. ET-41, ET-42. Coś w tym stylu. Ty, ale... Ja tak teraz tu patrzę... Ale jaja. Wiecie co? Patrzcie, tutaj nam się kończy sieć trakcyjna. A to jest lokomotywa elektryczna. Zobaczycie, że będziemy podnosić pantografy. Żeby... Ja to teraz dopiero zauważyłem. Że tu nie ma siedzieć trakcyjnej, a my będziemy podnosić pantografy i normalnie tą lokomotywą stąd wyjedziemy. Także to, no ciekawe. Dobra, zamykamy, żeby nam się tu jeszcze bardziej ta lokomotywa nie wychłodziła. W prawym górnym rogu znajduje się informacja o najbliższych, ważnych punktach. Dobrze. Wiecie co, dajcie mi chwilę. Dobra, wiecie co, jestem z powrotem, aczkolwiek muszę was ostrzec, bo w sumie zapomniałem. Oczywiście standardowo ja jak to ja, jak sobie włączę nagrywanie, są jakieś pewne problemy, w sensie zawsze musi mi ktoś przeszkadzać, ale to już pomijam. Aktualnie za moim oknem rozpoczęła się budowa kolejnego bloku. W związku z powyższym teraz tam ktoś napierdziela, znęca się nad tą biedną ziemią. Jakimś młotem takim kuźwa, co ubija ziemię. Mam nadzieję, że nie będzie to wpływać tutaj na dyskomfort podczas nagrywania. Znaczy podczas nagrywania, będzie podczas oglądania materiału. Mam nadzieję, że w ogóle tego nie słychać. No ale jeżeli by to było słychać, no to sorry, ja na to nic już nie poradzę. Dobra, jesteśmy już w Ciapongu. Patrzcie na tą kabinę. Patrzcie na tą kabinę. Możemy sobie tu zapuścić radio. Tutaj mamy maszynownię, proszę bardzo. Otwieraj te drzwi. I tu mamy, moi drodzy parafianie, kolejną kabinę, oczywiście drugą. Ok, wracamy do naszej kabiny. Stań przy lusterku i naciśnij E. Dobrze, zaraz to zrobimy.
Dobra, aczkolwiek nie wiem, czy oni mi się tu nie dopierdzielą do tej. Do tej muzyki najwyżej. Ewentualnie ją jeszcze przyciszę. Ty, czemu to się nie przyciszyło? Halo. Jesteśmy w trybie inspekcji. Naciśnij T, żeby sprawdzić stan różnych części lokomotywy. I widzimy, że tutaj mamy rzeczy sprawne. To, co jest na zielono, to jest sprawne. Natomiast na czerwono mamy... Hassler, powiedzmy. Musimy go wymienić. Dobra, jak się wychodzi z tego? Wiecie co, ja to wyłączę, bo ja się boję, że się YouTube do tego faktycznie dopierdzieli. A... No, idziemy po kluczyk. I wracamy do naszej locomotion. Okej. Wyciągamy sobie kluczyk i musimy odkręcić śruby. Czyli mamy tutaj taki train mechanic simulator jednocześnie. No, w końcu nie bez powodu na maszynistów mówi się mechanik. Dobra, teraz tak. To byśmy musieli wypierdzielić. Aczkolwiek ja chyba wyszedłem ze złej strony, no. Zamknij te drzwi, nie denerwuj mnie. Tego odkładamy tu dziada i bierzemy nowy za 60 dolarów. Czemu dolarów? A może rubli? Bo w sumie jesteśmy na Syberii. Okej, bierzemy sobie ten prędkościomierz, zakładamy go tutaj. I wyciągamy kluczyk. Teraz trzeba rzecz jasna te śrubki przykręcić. Możesz sprzedać zużyte części lokomotywy na złomowisku. Dobrze. Co teraz? Uwierzcie mi, że tutaj proces uruchamiania tej lokomotywy będzie troszeczkę może skomplikowany, ale przede wszystkim dość długi. Pamiętaj, aby kontrolować stan części lokomotywy, wymieniać je raz na czas. W ten sposób unikniesz uszkodzeń, części lokomotywy stale się zużywają. Ustaw przełącznik mały kompresor w maszynowni drugiej sekcji lokomotywy. Mały kompresor musi być uruchomiony jako pierwszy. Dobra, lecimy. I siup. Załączam. Mały kompresor dostarcza ciśnienie do pantografu. W przypadku braku ciśnienia w rezerwuarze głównym włącz radio. Ok, idziemy włączyć radio. Tak jest, będziemy jechać z wąglem. Stałem na torze 8 przy peronie 3. Zrozumiałem. To była informacja od dyspozytora o twoim aktualnym zleceniu transportowym. Możemy sobie to kliknąć jeszcze raz, gdybyśmy nie dosłyszeli, nie zrozumieli. I wtedy nam powtórzy chłop ten komunikat. Dobrze, już wszystko wiemy. Idziemy dalej. Ustaw przełączniki i pantografy, zasilanie włączone. Czerwone światło wskazuje na to, że energia elektryczna jest dostarczana do baterii. Podnieś pantografy. Podnosimy. Poczekaj, aż pantografy będą stykać się z linią elektryczną. Aczkolwiek one nie mają prawa się stykać z linią elektryczną, bo tu nie ma linii elektrycznej. No właśnie. A bez komentarza. Ustaw przełączniki, ogrzewanie, pierwszy zestaw. I ogrzewanie, drugi zestaw, aby utrzymać odpowiednią temperaturę w kabinie. I teraz zwróćcie uwagę na pasek hipotermii. Ja sobie załączę tutaj ogrzewanie i zaraz nam ten wskaźnik hipotermii powinien wycofać. Temperatura nie może spaść poniżej 5 stopni Celsjusza.
Pamiętaj o zamykaniu okien i drzwi, no bo jeżeli będziemy mieli tutaj otwarte drzwi, no to rzecz jasna będzie nam się ta kabina wychładzać. O, tam RP1 ładne poszło. Ustaw przełącznik kompresory na panelu, nie. Wskaźnik rezerwuar główny na panelu pokazuje, jaki rezerwuar wypełniać. Musi wynosić co najmniej 4 kg na metr kwadratowy, aby silniki działały poprawnie. Dobrze, idziemy dalej. Ustaw przełącznik KVC. Czerwone światło w pierwszym rzędzie, drugie oznacza, że jest włączone, ale jeszcze nie działa. Należy to zresetować przyciskiem obok. Dokładnie. Przełącznik BV1 i tu tak samo trzeba zresetować. No wiem. To już wiem. O właśnie. Aczkolwiek czemu tam się jeszcze kabina nie zaczęła nagrzewać? Czerwone światło w drugim rzędzie pierwszej kolumnie zgasło. Oznacza to, że silniki są włączone. Pamiętaj o zresetowaniu silników, gdy opuścisz pantografię, następnie podniesiesz je ponownie. Ustaw przełącznik chłodzenia silnika. O, hipotermia znikła, czyli. Czyli ogrzewanie w kabinie działa prawidłowo. Dobra, wiecie co? Ja bym sobie musiał coś zaaplikować. Napijemy się mleczka. I pragnienie nam zniknęło. Przewód hamulcowy do ciśnienia, dobrze. Zwolnij i naładuj. Utrzymanie ciśnienia powyżej na dłużej niż pół minuty. Na razie lokomotywę na uszkodzenia. Zmieniamy na serwis. I teraz rozumiem, powinno spaść poniżej tych wartości. Tak? Ustaw rączkę w pozycji wyłącz bez zasilania. Ciśnienie spada. W porządku. Ustaw rączkę w pozycji serwis. Hamulce są gotowe. Jeśli chcesz ustawić ciśnienie, podnieś rączkę, zwolnij i naładuj. Dobrze. Przełącznik, aby aktywować system sterowania lokomotywą. Nad drzwiami wejściowymi do kabiny. Kolejnym krokiem jest włączenie systemu sygnalizacji. To chyba trzeba zrobić gdzieś tam, z tego co pamiętam. Dokładnie. Do przodu, do przodu. Naciśnij czuwak. Ok, system sygnalizacji mamy załączony. Światło żółte. Zwolnij przed następnym sygnałem kolejowym do co najmniej 40 na godzinę. Światło zielone. Ruch jest dozwolony do 60 km na godzinę. Światło żółte oznacza, że musisz zwolnić przed następnym sygnałem kolejowym do co najmniej 40 na godzinę. Światło żółto-czerwone oznacza, że musisz się zatrzymać przed następnym sygnałem kolejowym. Światło czerwone oznacza, że musisz natychmiast się zatrzymać, ponieważ między tobą a najbliższą sygnalizacją kolejową znajduje się inny ciapong. Światło białe oznacza, że następny sygnał kolejowy nie został wykryty. Należy zachować ostrożność. Idź do kabiny drugiej części lokomotywy. Dobra, ale z racji, że jesteśmy u ruskich. No to tutaj do pracy na trzeźwo się nie przychodzi, albo z pracy na trzeźwo się no nie wychodzi. Dobra, co ja mam tu zrobić?
Okej, okay, wracamy do kabiny z przodu. Tutaj w tej kabinie nie działa ogrzewanie, więc widzieliście, że spadał mi pasek hipotermii, znaczy rósł. Natomiast jak już jesteśmy w maszynowni jest ciepło, więc w sumie mogę sobie te drzwi zostawić otwarte. Tutaj to. Jesteśmy przygotowani do jazdy. Podobno. Ale zanim to ja bym sobie tu jeszcze jednego szczelił. Jedziemy. Jeżeli już jest zbyt dużej mocy, no to wiadomo. A ciekawe, da się tu upić tego chłopa tak konkretnie? Będą tu jakieś dodatkowe efekty z tym związane? O kurde, już mam efekty, ja pierdzielę. Dobra, z racji, że rybka lubi pływać, to przegryziemy to szprotami. Ja pierdyle. Dobra, mamy po te wagony podjechać. Musimy zjechać tam oczywiście za zwrotnicę. Ja pitole, ale faza, jakbym miał alkogogle na mordzie. Dobra. Teraz tak. No hamuj! Dobra, teraz musimy iść przestawić zwrotnicę. Przejdziemy sobie maszynownią, bo tu jest jeszcze ciepło. I tutaj zwrotnica się przestawia w bardzo oryginalny, bardzo ciekawy sposób. Oczywiście są to zwrotnice ręczne, przynajmniej jeżeli chodzi o to. No, co jest? Aha, dobra, bo to nie tak. Tak? I tak. Poszło? Poszło. I teraz będziemy, uwaga, cofać do tyłu. Aha, takie mamy zapięcie wagonu. Dobra. I będziemy musieli cofać powolutku. Ażeby nie przypierdaczyć w te wagony za mocno, bo właśnie ja w tym momencie skończyłem ten, że tak powiem, playtest, że po prostu za mocno przypierdzieliłem wagony. Dobra. I teraz uwaga, cofamy do tyłu. Da się tu jakoś, nie wiem, wychylić? Trybie inspekcji. Jak się ten tryb inspekcji załączało? Nie da się tu jakoś wychylić przez to okno? Szkoda. Dobra, mamy do 5 na godzinę. Trzymać prędkość.
Czuję się, jakbym grał w The Rail Wally w tym momencie. Dobra, miałem mówić, że nie słyszę tego takiego charakterystycznego tsz, 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 tsz. Ale w sumie my jedziemy tutaj teraz bardzo powoli. Więc to też może być tym spowodowane. Dobra, idziemy zobaczyć, jak się te wagony tu przypną. Na godzinę, czyli prędkość dozwolona przy przypinaniu wagonów. Na zdrowie te prawy, a dziękuję. Dobra, ja bym poleciał wrzucić wybieg. Alkohol nam powoli spada, zaraz zaczynam rosnąć kac. Dobra, 1,5 km na godzinę. Mam nadzieję, że się dotoczy. Nie mam pojęcia, jak wygląda spinanie składu. No bo tak jak mówię, ja tutaj przydzwoniłem w te wagony i wypierdzieliłem cały skład. No proszę. Wagony są podłączone. Pięknie. Co teraz? Bo dalej już nie wiem, co się dzieje. Co? Wydanie gry w formie darmowego prologu nastąpi wkrótce. Dodaj grę do listy życzeń, aby otrzymać o tym powiadomienie. Napisz o swoich wrażeniach w oficjalnym forum. Thank you so much za grę. Serio? To już koniec? No okej. Powiem wam tak. Jestem niezmiernie ciekawy tego tytułu. Zdecydowanie jak wyjdzie pełna wersja gry, no to ja będę tym tytułem na pewno zainteresowany i... Na pewno go sobie ogramy, prędzej czy później. Nie mówię, że od razu po premierze, ale na pewno prędzej czy później sobie go ogramy. Ma tutaj też wyjść demo, to jest dopiero playtest. Będzie demo, będzie prolog. Jak będzie się tutaj coś dziać w temacie tej gry, no to jak najbardziej na pewno też będziemy się tutaj jeszcze spotykać. Natomiast no z racji na to, że w tym momencie prolog się skończył, nie prolog, tylko przepraszam, playtest. No to ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie o tym tytule, bo moim zdaniem ma bardzo duży potencjał. No i zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Ja jestem niezmiernie ciekawy. Dajcie znać o waszych wrażeniach. Natomiast ja, tak jak mówię, ode mnie to już tyle. Dziękuję, do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, na razie. No i cześć.